Strażacy otrzymali wiele zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców. Pożar wybuchł na budowie czteropiętrowego budynku. W momencie przyjazdu pierwszych wozów straży cały dach był objęty ogniem, a czarny dym widoczny z wielu kilometrów. Podczas prac budowlanych doszło do zapuszczenia ognia. Zapaleniu uległy elementy poszycia takiego stropodachowego, styropian, styrodur razem z papą. Uległ zapaleniu. Na miejsce przyjechało 12 zastępów strażackich, w tym wozy z drabinami z Legnicy oraz ze Złotoryi. Na szczęście nie doszło do żadnych obrażeń, żadna z osób nie ucierpiała, z pracowników wszyscy opuścili obiekt, strażacy dość szybko ugasili pożar. W tej chwili trwają prace dochodzeniowe również policji, nadzoru budowlanego. Nasze działania w tej chwili koncentrują się na dogaszeniu ewentualnych tutaj jeszcze nadpalonych elementów. Szczegółowe przyczyny wybuchu pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie.